Trudna sytuacja szpitala na Józefowie to pokłosie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę, w wyniku której tylko jeden szpital w Radomiu w ponad 200-tysięcznym mieście udziela świadczeń pacjentom wymagającym nagłej interwencji. W efekcie jest to jeden z dwóch SOR-ów, drugi działa w Kozienicach, które funkcjonują w podregionie radomskim, zabezpieczając ponad 600 tysięcy mieszkańców. Jest możliwość zorganizowania tego tak jak w innych województwach, że szpitale covidowe są wokół miast wojewódzkich, natomiast w mieście wojewódzkim, tam gdzie jest i szpital miejski i wojewódzki, te szpitale działają jako szpitale wielospecjalistyczne. Kochanie, w tej chwili najważniejszym problemem jest zabezpieczenie miejsc nie tylko dla pacjentów covidowych, ale kardiologicznych, onkologicznych, ortopedycznych. Apelujemy do pana wojewody. Chcemy rozmawiać, chcemy współpracować. Zarząd województwa apelował do wojewody o wsparcie w poprawie krytycznej sytuacji w Radomiu od początku pandemii, czyli od około 10 miesięcy. Proponują konkretne rozwiązania, czyli wykorzystanie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19, który został zlokalizowany w Centrum Rehabilitacji, lub przekształcenie innego szpitala powiatowego na placówkę jednoimienną w celu odciążenia radomskiego szpitala specjalistycznego, który wtedy mógłby jednocześnie przyjmować pacjentów z nagłymi przypadkami na SOR. Odzewu ze strony wojewody nie ma. Przypomnijmy, że od połowy października szpital miejski jest w części przekształcony na zakaźny, ponieważ zdaniem wojewody taki podział organizacyjny dwóch szpitali w Radomiu, z których jeden działa jako covidowy, a drugi wieloprofilowy, jest optymalny. Pełną odpowiedzialność za służbę zdrowia, organizację służby zdrowia od 10 miesięcy bierze pan wojewoda Mazowiecki. To pan wojewoda Mazowiecki dzisiaj podejmuje decyzję, jak ma funkcjonować ta służba zdrowia. Więc gdyby to było tylko i wyłącznie zależne od nas, i gdybyśmy mogli powiedzieć mieszkańcom dzisiaj, to powiedzielibyśmy, mamy gotowe rozwiązanie. Przedstawiliśmy te rozwiązania, pan wojewoda niestety, jak powiedziałem, z uporem maniaka, przedstawiając swoje argumenty, mówi, nie da się, bo to jest optymalne rozwiązanie. Czyli rozumiem, że ziemia radomska zasługuje tylko na jeden SOR działający, a ziemia ostrołęcka-siedlecka na przykład 3 czy 5. Odpowiedzcie sobie państwo sami. Dziękuję. Miasto popiera rozwiązania, które proponuje zarząd województwa, informując jednocześnie, że od około miesiąca na stałym poziomie utrzymuje się liczba hospitalizowanych na COVID-19 w miejskiej lecznicy, czyli około 160 osób. Jeżeli wojewoda znajdzie inną placówkę na terenie ziemi radomskiej, która przejmie tych pacjentów, jesteśmy gotowi do powrotu do normalnej pracy, a de facto mogę powiedzieć, że czekamy na tą normalną pracę, ponieważ w szpitalu pracują chirurdzy, neurolodzy, kardiolodzy, którzy faktycznie nie wykonują tego, co faktycznie potrafią i czego się uczyli. Więc jak najbardziej uważamy, że jeden SOR to za mało. Szpitalny oddział ratunkowy jest przeciążony, ponieważ jak informują lekarze i zarząd szpitala, na SOR trafiają pacjenci, którzy mogliby uzyskać pomoc w POZ-ach, które obecnie świadczą pomoc tylko w formie teleporad. W takim miejscu jak szpital, jeśli nie działa dobrze SOR, to poszczególne oddziały też, że tak powiem, jeśli są przepełnione, nie ma gdzie tych pacjentów przyjmować, to ten SOR nie będzie działał dobrze. Jeśli nie będzie drugiego szpitala, to może się to zakończyć różnie, ponieważ my jesteśmy tak przeciążeni pracą, że już po prostu nie dajemy rady. O pracy na SOR-ze wypowiadał się podczas ubiegłej konferencji prasowej dr Kołodziej, więc tutaj nic dodać, nic ująć. Apeluję o tworzenie drugiego szpitala. Marszałek Adam Struzik skierował kolejne pismo do wojewody z prośbą o pozwolenie na przywrócenie do normalnej pracy radomskiego szpitala specjalistycznego i tamtejszego SOR-u. Na poprzednie pismo w tej samej sprawie marszałek nie uzyskał odpowiedzi wojewody.